mother is a sight to me, don't know. Different to the child with the smiley photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers for my number when I'm sleeping at night. Cześć, witajcie, ja jestem Rotan, a to jest Rudy Faramir i witam was w kolejnym odcinku LEGO Władcy Pierścieni. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kolejnym poziomem, jak żeby inaczej. Tym razem właśnie z bohaterami naszymi, tymi o tutaj właśnie. No i udajemy się w stronę misji, czyli tam do góry. Gdzie nas to zaprowadzi? Nie wiem. Miejmy nadzieję, że w jakieś ciekawe miejsce i ciekawą misję. Może nie jakąś długą, ale tak z 20 minutek oby zajęła, bo tak ostatni odcinek był dosyć krótki. Tam chyba z 13-14 minut. O, widzę tutaj questa. To od razu to sobie weźmiemy, bo czemu by nie? Halo, ała. Nie? Dobra, trudno. Olewamy questa i idziemy dalej. Tutaj widzimy chyba Osgiliad. Tak, bo tam jest Minas Tirith, czyli tu jest Osgiliad, a my się udamy prawdopodobnie do Osgiliad? Serio? Wow. Aha, okej. Okay. Czyli Gollum ma się... Aha, czyli wzrok Saurona jest tutaj... cóż... nie możemy się zmienić w Golluma. A ten poziom nie może zostać odwiedzony, póki wzrok Saurona patrzy, czyli... okazuje się, że jednak jest ta ciągłość fabuły i musimy się zmienić w tą trójkę. Wow, nie pamiętałem o tym, dobra. Ale w takim razie zajmiemy się poziomem w Helmowym Jarze. Czemu nie? Bo Osgiliad... tak, Osgiliad jest dopiero w trzeciej części, dlatego też pewnie musimy ukończyć poziom Helmowy Jar. Czy bitwa w, w Helmowym Jarze? Albo coś w tym stylu. No to bez... myślę... Jest... no dobra. Cutscenka, niech będzie. So few of you have returned. Our people are safe. Lord Aragorn. Nie żyje. Where is he? Poryczysz się? No damn it, no co ty masz? Co chwilę. Oh, badass. Aragorn. Oh. I'm still alive. Jestem nieśmiertelny. All Isengard is emptied. How many? 10,000 strong at least. 10,000. Wow. It is an army bred for a single purpose: to destroy the world of men. To może hobbity przeżyją. I want every man and strong lad able to bear arms to be ready for battle by nightfall. Get the women and children into the cave. No co, co się załamujesz? No tak, prawda, no sorry, no. No fajnie, no na pewno ci się uda. No. Dalej. Gondor! Nie, dobra, żartuję. Gondor się nie stawi, bo po co? Ale za to elfy się zjawią. Na czele z jakimś gościem, którego imienia nie pamiętam. Ale wy wiecie kto. Sami wiecie kto. Voldemort. On... elf, po prostu, no super. No, super, fajnie. On miał jakoś na imię, ale po co, nie? Bo, no po co mają dać mu imię, nie? Tak trudno. Ale niby zginął, ale w książce chyba nie zginął, bo w ogóle go tu nie było. Z tego co kojarzę. Jeszcze nie doczytałem tego, bo jestem na... nadal na pierwszej części, ale to tam szczegół jest. Dobra. Tak więc, kolejny poziom, kolejne wyzwania, kolejne zadania.
kolejne rzeczy do zdobywania. O, patrzcie, sprytnie tutaj zablokowano nam drogę za pomocą elfów. Co przez... O! Super! Tak na rozgrzewkę dostaniemy skrzynkę. Super, tu dostaniemy korbkę. Lepiej być nie mogło, rozwalimy kolejne coś. To się ognisko chyba nazywa, albo jakieś... Boże, nie pamiętam nazwy. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, trudno. Co my tu możemy zbudować? O, czyli... Nie, no możesz zbudować, no pewnie. Pewnie, że możesz. Uważam, że ta krata jest dosyć spora. Teodenie, co myślałeś o tym, że ktoś może na przykład wysadzić to? Bo to jest zdecydowanie słaby punkt. Nie, no coś, nie, nikt, są za głupie. Ale to są Uruk-hai, one są mądre. Nie, nie, są za głupie, nadal za głupie na to. Ale naprawdę sądzisz, że to jednak dobry pomysł zostawiać to bez straży? No, pewnie, przecież to są kanały, kto by chciał władzić do kanału. Może co, jeszcze jak olimpijczyk ze zniczem sobie wejdzie, wybuchnie jakąś bombę. Nie no, coś, ty głupi jesteś, Gimli, jednak. Weź takich rzeczy więcej nie mów, bo cię spalimy na stosie. Pozdrawiam, Teoden. Okej, skoro możemy tutaj wejść i spaść, to możemy również chyba wejść tutaj. Nieprawdaż? Nieprawdaż. Trudno. Chyba, że Legolas. Ligolos. Nie, ty też nie możesz. Świetnie. W takim razie Gimli, wspinaj się. Hops, hops. Ale Teodeniu, ja naprawdę uważam, że to jest słaby pon... Nie, zamknij się, Gimli. Nie, nie. Cicho bądź. Chcesz jeszcze żyć, to żyj. No mogło. Ha, to z dziurą. Shall I describe it to you? Or would you like me to find you a box? Śmieszne bardzo. I co? Co? Nie wytrzymam napięcia. Ops. Sorry. To smutne. Zaatakujmy ich całą siłą. A może ten Uruk-hai nie był wyhodowany? Nie był wyhodowany w pralce? Miał rodzinę, dzieci? Pozbawiłeś dzieci ojca, staruchu. Bo nie umiałeś utrzymać tego. No. Na wody. No, to się jakoś nazywa. Aha, okej, okay. Czyli mam wybrać Legolasa i zastrzelić przeciwnika, jak fajnie. Legolas. Udajmy się jeszcze tylko tutaj, żeby zebrać to, co właśnie zniszczyłem i żeby tutaj Gimli mógł to zniszczyć. Aha, czyli... Oho. No nie wiem. Co uchy? Aha, co uchy? Dobre. Lepszej sypki bym nie wymyślił, powiem szczerze. Przecież szpi co uchy oryginalne, nie powiem. Okej, okay. No dobrze, już strzeliwuje spoko. Bez problemu, bez spinania. Okej, okay. Jest ostatni, nie wiem, co spalić. Tak, po prostu, super. Tak więc odblokowuje nam się przejście dalej. Idzie sobie taki i rozwala, nie? Ja próbuję toporem, ale nie, ja nie rozwalę. Idzie taki, kurde, ork i rozwala ciel. No tu. O, patrz, jesteś niski. To mogę wejść tutaj im. Ciekawe co zobaczymy do góry. Ha, 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 ale uciekłem. S-shot. Working level hard.
Patrzcie, co mogę normalnie zbudować. Tadam! Żegnam. Oziębę. Dobra, chodź. Ligolette. Koma i by stawić czoło przeciwnikowi. O, dokładnie tutaj. Żegnam. Pozdrawiam, żegnam. Całujcie, mamy. W sumie to chyba Sarumana. Kurczę. No niech będzie mamy. Czy tam się blokuje dalej przejście? Czy też nie specjalnie? Dobra, to pójdziemy najpierw tutaj. Nie, tam jeszcze się przejść nie odblokowało, dlatego że właśnie musimy się zmienić w kogokolwiek z nich. Z wysoki. Złapać szybko. O, demyt! Złapać szybko Gimli'ego. I rzucić go tutaj. Zanim cokolwiek zdąży spiąć. O, demyt, 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 nie. Świetnie, świetnie. Legolas, teraz ty dwójkę zestrzeliwujesz. Tutaj jeden. Drugi. Pozdrawiam Legolas. I zostało ostatnie. Podejrzewam się do rozwalenia w ten sposób. Tak jak podejrzewałem. Pozbywamy się ostatniej drabiny. I... ja no, bo uważam, że powinniśmy zakryć ten... Nie, nie, cicho, bo nie, nie, nie zabukry. Myślę, że to był zły pomysł Teodenia, ponieważ nie wiem, czy zauważyłeś, ale... Biegnie do nas wielki ork z pochodnią, który wybuchnie zaraz ci ten mur. Nie, żeby on ostrzegał, ale... A nie mówiłem? Walczmy. Na tarczy. Z metalu. Tarczy z metalu, halo. Tarcza z metalu. Komuś to w ogóle coś mówi? To nie jest lekkie. Nie budu. Ej, no mogliście chociaż dać jakąś tam... O, puszkę, o. Kufli, bro. Po prostu. Jak widzę takie rzeczy, to mi się tak powiedzieć. Czy mogę wyjść tędy? Podejrzewam, że nie. Mogę? A, jednak nie. Dobra, nie boję się iść dalej, bo tutaj nie chcę więcej hajsu stracić. Okej, zbudujmy więc dalej. Legolas łap za łuk. Ops. Pięknie, pięknie, strzeliłeś, pięknie. Inni by tak nie strzelili, ale też strzeliły. Więc gratuliren! Zabiłeś go! How could you? On był przyjacielem! Nie znałem jego imienia. Bo nie dali w napisach, ale... Ale był przyjacielem niewątpliwie moim. Może nie moim, ale... Ale przyjacielem jednak, tak. Wow, lecą z taranem. Myślicie, że coś odciągną? O, trzymajcie wrota. Wzmocnijcie. O, fajnie, Gido. Ok. Bokiem chodźmy. Walki. Spoko. A. Pamiętam, ja tu pamiętam, pamiętam, ewentualnie to było w Gwiezdnych Wojnach Lego, ale, ale chyba pamiętam jednak. It's a long way. Musisz mnie rzucić. I have to touch me. Don't tell the elf. Okej, tylko... Not a word. Okej, czyli... O, super, mogę rzucić, świetnie. Ponieważ z tego co kojarzę, to jest tam... Tak, dokładnie. Świetna pamięć. Nie zawodzi. Serio, na schodach się blokujesz? Ja rozumiem, że ktoś może być upośledzony albo coś, ale żeby na schody nie umieć wejść,
To teraz możemy zabić wszystkich. Patrzcie, normalnie jak wymiata. Możemy zniszczyć ten. O, możemy naprawić wrota, świetnie. Świetnie, po prostu ekstra. Dzięki nam Legolas teraz może osiągnąć coś. A, musimy zrzucić tamto. Spoko, dam radę. Dam radę, nie problem. Pozdrawiam, tylko zbiorę do hajsu. Legolas. Ty też dajesz radę? Co mi tu pika? No? Nie trzymam żadnego klawisza za to. Nieprawda. Nic tutaj nie. Więc o szepce. No, mówię nie pikaj, to nie pikaj, nie? Przeszkadza mi to. Bardzo, zaraz was zdejmę. Okej. Wiemy, ty nie żyjesz. Nie, nie, nie. Przeszkadzacie mi to za mocno. Przegnam. Mam nadzieję, że już się was pozbyłem na dobre. O! Super. Nie wiem, co nam to dało. Ale za to... Oj, wierzę, że dzięki temu zdobędziemy bloki do przesunięcia tamtego czegoś. Hop. No demet. O, świetnie. I oczywiście, jak mówiłem, dostaliśmy klocki, którym możemy zakończyć naszą budowlę, czy szachownicę, czy jak to chce to nazwać. No i przesunąć to coś, żeby zmiażdżyć prawdopodobnie kogoś, albo coś w tym stylu. Albo żeby Legolas miał, Aragorn miał coś co do budowy. Co da nam oczywiście. O, świetnie. Po prostu zmienicie. Dzięki temu Legolas może tu wskoczyć. Oni i tak się dostaną. Przedarli się, dostanie się na zamek. Okej. Świetnie. Po co ja to czytałem, nie wiem, ale pewnie nawet źle przeczytałem. O, pianino, ta. Mieli pianina? Mogli mieć w sumie. O, świnie mieli, na pewno. No tak, no widzisz. To tylko tyle, co Saruman miał, no. O. Taka... Otworzyć wrota. Let this be the hour when we draw swords together. Ok. Król i strażnik. Dmi i Brug. Fell deeds awake. Now for wrath. Now for ruin and the red dawn. Właśnie, świt. O, patrzcie, to jest świetne. Tu w sumie muszę tylko jechać i niszczyć wszystko wokół. To jest takie, jakbym prawdopodobnie jest zrobione. O, świetnie zdobyłem. Ładnie. Niszczymy dalej. Może coś za to dostaniemy. Zniszczmy to, bo to mi się nie podoba bardzo. Zabijmy tego trolla. Możemy? Ale możemy tam. O, te krzyże możemy niszczyć. I tam co to jest. Ale nam się to przyda i zniszczymy ostatni i... O, mamy puszkę. Czwartą to chyba będzie rekord w puszkach. A któregoś tam świtu nadejdę. No coś ty. Nieprawda. Na ciebie. I Eomera. I Rohirrimu. Ta scena tutaj, czy tam, nie wiem, ale najwięcej rekord w zatrudnieniu tak jakby statystów potrzebnych do sceny był właśnie w którejś części Władcy Pierścieni. Chyba w tej i nawet możliwe, że w tym momencie. O, oślepmy ich. Magneto, moc oślepiania, no.
przepraszam, tu coś na łebkę gdzieś. Ała. Dobra. A zwycięstwo, no wystarczy, że Gandalf przyjdzie. Helmowy Jar, poziom ukończony, tryb swobodnej gry odblokowany. Król Theoden, zbroja. Okej, okay, nowe postacie do kupienia, jak fajnie, szkoda, że nic nie kupuję. Przydałoby się. Dobra. Z tego co kojarzę, mamy... Tak, mamy, zdobyliśmy prawdziwego bohatera. I 64. Kolejne 64. Słowo mi brakuje słowa. No pieniążki, klocki. I aż cztery normalnie skrzynki. Ten kształt można było już rozpoznać. I mamy 19 klocków Mithrilu, dzięki czemu pewnie możemy coś zbudować. Kontynuuj tryb fabularny. Z tego co kojarzę, to będzie już zakończenie pewnie... Tak. Wzrok Saurona opuścił tak jakby... Isengard i zwrócił się... Nie, opuścił Osgiliad i zwrócił się ku Isengardowi. Dobrze, tak więc... To już koniec naszej dzisiejszej przygody. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. No i do zobaczenia. Cześć!